Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj goszczę wzmacniacz Pionier model A300, w którym mam do wykonania kilka czynności. Właściciel miał tutaj zastrzeżenia do pracy balansu. Jak już kiedyś wspominałem, nie jest to typowy potencjometr z odczepem balansu, tylko jest to po prostu dwuczęściowy współosiowy potencjometr, którego jedną część regulujemy osią zewnętrzną i drugą część osią wewnętrzną. Tak to jest skonstruowane, że kręcąc tą osią zewnętrzną pracują nam dwie tarcze. Jeśli sobie skręcimy to do zera i teraz kręcę tylko częścią zewnętrzną, to działa jeden kanał, a jeśli tą przytrzymam i pokręcę wewnętrzną, działa drugi kanał, więc potencjometr jak najbardziej działa prawidłowo, poza tym, że oczywiście sobie tam gdzieś delikatnie trzeszczy. Ale jest oryginalny i jest sprawny. Oprócz tego trzaski selektora wejść. Oprócz tego zlecenie montażu podstawki precyzyjnej pod wzmacniacz operacyjny sekcji gramofonowej. Właściciel tutaj zasugerował OPA 2134. Muszę sobie sprawdzić, czy ten wzmacniacz operacyjny spełni wszystkie kryteria jako zamiennik do pomierzenia kondensatora, oczywiście do wyczyszczenia przekaźniki, no i pracę w zasadzie na tym będzie można zakończyć. Tak więc ja zabieram się za pracę. Mam jeszcze kilka słów do powiedzenia w związku z jednym z komentarzy odnośnie poprzedniego filmu dotyczącego końcówki mocy Yamaha M85. Tam jedna osoba zasugerowała, że film bardzo nieprzyjemnie się ogląda, że nie ma na tym filmie nic ciekawego, a cały film wygląda jak reklama i narzekanie na poprzednie serwisy. Tak więc, drodzy Państwo, drodzy widzowie, usystematyzujmy sobie kilka kwestii. Po pierwsze, filmy. Ja doceniam to, że Państwo te filmy bardzo chętnie oglądacie, nawet gdy nie dotyczą Waszych urządzeń. Ale od samego początku prowadzenia firmy i tego kanału, te filmy były kręcone głównie dla właścicieli sprzętu, po to, żeby właściciele sprzętu, którego dotyczy odcinek, mogli zobaczyć, co zostało w tych filmach zrobione. Drugi zarzut to było to, że nie jest wszystko dokładnie pokazane, w ogóle jest mało co pokazane i ktoś, kto chciałby się czegoś nauczyć, nie ma takiej możliwości. Taki zarzut też muszę odeprzeć. Proszę Państwa, pokazałem bardzo wiele, nakręciłem bardzo wiele dedykowanych filmów poświęconych rozbieraniu konkretnych typów przełączników, konkretnych potencjometrów. Czy to niebieski Alps, czy to RK40 czarny, czy zwykły Alps limitowane. Były o tym osobne odcinki. Naprawdę ciężko, żebym kręcił dwugodzinny materiał i zamieszczał takie informacje w każdym z filmów. Zresztą kiedyś tak robiłem i również sporo głosów było, że filmy są nudne, monotonne, ponieważ nic się na nich nie dzieje. Pokazuje tylko żmudny proces rozbierania przełączników. Po części to rozumiem. Kolejny zarzut tego samego widza. Nie ma nakręconego ustawiania pomiarów. No to też zapytam, czy chcieliby Państwo oglądać statyczny obraz 30-minutowy, gdzie praktycznie nic się na tym nie dzieje, tylko skaczą sobie cyferki na multimetrze, jak ja ustawiam prądy spoczynkowe. Albo nie wiem, 4 godziny ustawiania wzmacniacza Sansui. Też czasami wyrywkowo przecież takie materiały w tych filmach, takie fragmenty się tam znajdują. Tak więc myślę, że to wszystko. Myślę, że kto chciał się czegoś z tych filmów nauczyć, bardzo wiele też dostaje zapytań w wiadomościach prywatnych. Zawsze staram się udzielić na nie odpowiedzi. Nie robię nigdy żadnej tajemnicy, jakiej chemii stosuję, jakie metody stosuję do rozbierania tych elementów. Staram się to zawsze
zaprezentować, więc kto chciał się czegoś nauczyć, to na pewno znalazł film bardziej go interesujący. Jeśli ta osoba, która pisała komentarz, ogląda teraz również ten film, cóż mogę powiedzieć? Jeśli nie widział Pan wszystkich filmów, a trafił powiedzmy na jedne z ostatnich, no to nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić Pana do obejrzenia wszystkich filmów, bo naprawdę przez te lata pokazałem szczegółowe procedury naprawy i odtwarzaczy, i pełne kalibracje tych odtwarzaczy. I jak wcześniej wspomniałem, właśnie rozbieranie wszelkiego typu przełączników, potencjometrów. Wszystko w tych filmach było, ale naprawdę ciężko, żeby każdy odcinek dotyczący każdego urządzenia zawierał zawsze to samo, bo naprawdę musiałbym poświęcić mnóstwo czasu na kręcenie tych bardziej interesujących fragmentów. Jak już nie wspomniałem, sprzęt jest zazwyczaj całe spryskane, zlane środkami. Ja mam zawsze ręce, powiedzmy, upaćkane tymi smarowidłami. Branie do rąk co chwila telefonu i dokręcanie takich szczegółów też nie jest komfortowe. A nagrywanie, powiedzmy, 20 godzin w materiału i później edycja tego materiału, no niestety w żaden sposób nie wchodzi w grę i czegoś takiego nigdy na pewno nie będę robił. Tak więc jest mi troszkę, powiedzmy, przykro, że niektóre osoby tak to odbierają. Jeszcze w kwestii reklamy, na pewno YouTube jest jakąś tam formą reklamy, ale zarzucanie mi, że robię filmy dla reklamy, to jest kompletnie nieprawdziwy zarzut, ponieważ ja nie muszę się reklamować. Roboty naprawdę mogę mieć na lata do przodu. Dobra, przechodząc do meritum, mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Zabieram się za rozbieranie Pioniera. W pierwszej kolejności zrobię potencjometr głośności. Przystąpiłem do rozbierania Pioniera. Kilka wskazówek dla pozostałych, którzy będą chcieli, powiedzmy, samodzielną próbę rozbiórki podjąć, żeby nie było, że Państwa nie edukuję. Odkręcamy trzy śruby od spodu, jedną śrubkę tutaj, drugą śrubkę tutaj, ale panel w żadnym wypadku nam jeszcze nie wyjdzie. W tym miejscu oraz w tym miejscu mamy takie kołeczki rozporowe, plastikowe, należy je usunąć. Ale to jeszcze nie wszystko. Panelu frontowego w całości, czyli część aluminiowa z plastikową, nie ściągniemy w całości. Najpierw musimy ściągnąć część aluminiową, ponieważ panel jest jeszcze przykręcony jedną śrubką, z tego co pamiętam, do metalowego szasi. Żeby ściągnąć część aluminiową, tutaj mamy jeden zaczep, drugi zaczep, trzeci zaczep. I tak samo te zaczepy od spodu. Dobra, zaczepy popuszczone i panel schodzi. Tutaj trzy miejsca na zaczepy i tutaj trzy takie ząbki, które blokują się na tych plastikowych zaczepach. I tutaj mamy śrubkę, która mocuje nam tą plastikową część frontu do szasi. Dobra, lecimy dalej. W celu już całkowitego demontażu tego plastikowego panelu odkręcamy dwie śrubki, które trzymają przełącznik. Odkręcamy nakrętkę trzymającą gniazdo słuchawkowe. Wypinamy z zacisków płytkę z diodą i panel cały zdjęty. Mamy tutaj co prawda w podłodze otwór rewizyjny, który umożliwia tam, powiedzmy, przelutowanie niektórych elementów, ale nie dostaniemy się do wszystkiego. Żeby dostać się do każdego zakamarka, trzeba niestety odkręcić jeszcze gniazda, odkręcić radiator i dopiero mamy możliwość pełnego serwisu tego urządzenia. Przełączniki
wylutowane, podstawka precyzyjna pod wzmacniacz operacyjny zamontowana, czyszczę przełączniki, ściągam przekaźniki, płyta do odkurzenia. Pracy tutaj w zasadzie nie ma zbyt wiele, co nie oznacza, że da się to wszystko zrobić w 5 minut. Przełącznik wyczyszczony do zakonserwowania. Przełączniki przylutowane. Zabrałem się za przekaźniki. Zimne luty już poprawione. Kondensatory również sprawdziłem. I zostanie tylko potencjometr głośności. Dobra, czas przystąpić do regeneracji czyszczenia potencjometru głośności. Ośki obracają się z dużym oporem, więc nie ma tutaj konieczności ściągania osiek wymiany sparu spowalniającego, więc ograniczymy się tylko do czyszczenia tarcz oraz ślizgacza. Myślę, że procesu ściągania tego pierścienia nie ma sensu pokazywać. Jest to coś w rodzaju zwykłej zawleczki. Dobra, wzmacniacz złożony. Zakończymy film przed wymianą wzmacniacza operacyjnego, ponieważ będę go miał dopiero za jakieś 3-4 dni. Nic nie trzeszczy. Prąd spoczynkowy co najmniej 30% zawyżony. Czekam, aż się ustabilizuje. I dokonamy właściwej regulacji, a następnie sprawdzenia. Dobra, prąd spoczynkowy mniej więcej ustabilizował się na takiej wartości. On oczywiście będzie tam delikatnie rósł i spadał w związku z kompensacją temperatury. To jest kompensacją prądu ze względu na temperaturę. Właściwa wartość prądu spoczynkowego to 20 mV spadku napięcia na skrajnych wyprowadzeniach rezystora emiterowego. Teraz szybko ustawimy drugi kanał. Wzmacniacz zostanie wystudzony. Na drugim kanale sytuacja identyczna. Spokojnie, to tylko grzejnik. Dobra, no i wzmacniacz trzeba wystudzić, włączyć, rozgrzać, sprawdzić, jak zachowuje się ten prąd spoczynkowy. Wzmacniacz wystudzony. Sprawdźmy, jak wygląda prąd spoczynkowy po wystudzeniu. Trzy minuty później. Po 5 minutach prąd spoczynkowy pływa sobie w granicy 20 mV a pomiędzy 19 mV a 19,5 mV. Jest to zjawisko jak najbardziej prawidłowe. Wraz ze zmianą temperatury następuje oczywiście zmiana wartości prądu spoczynkowego. Tak więc na tym filmik kończę. Gdy przyjdzie wzmacniacz operacyjny, zostanie zainstalowany i to już będzie finał wszystkich prac przy Pionierze A300. Podsumowując, zakres prac: sprawdzone kondensatory, wyczyszczone dwa przełączniki przesuwne, wyczyszczony potencjometr głośności, sprawdzone kondensatory, wyczyszczone przekaźniki, umyta płytka od strony lutowania, odkurzona płytka od strony elementów,
i w zasadzie to wszystkie prace, jakie przy tym wzmacniaczu zostały wykonane. Oczywiście jeszcze przerutowanie płyty PCB tam, gdzie występowały jakieś drobne zimne luty. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.